Witam Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu 10. kolejki PKO Ekstraklasy, w którym Lechia Gdańsk pokonała Legię Warszawa 3-1. Jest z nami trener drużyny gości, pan Czesław Michniewicz. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. I prosimy o krótkie podsumowanie tego spotkania. Dobry wieczór, będzie naprawdę krótkie, bo cóż po takim meczu można powiedzieć. Zagraliśmy sobie spotkanie i zasłużenie przegraliśmy. I tutaj niewiele mam więcej do dodania. Dziękujemy, panie trenerze. Czy mamy jakieś pytania? Zarobacie się, panie trenerze, wiem, że czas na analizę dopiero będzie, ale tak na szybko to, co się ci stało, czego Legii zabrakło, bo tak mam wrażenie, że po trochu wszystkiego i chęci, i siły, i umiejętności. Oczywiście na analizę to przyjdzie czas szczegółową tego, co się wydarzyło, jeśli chodzi o zachowanie na boisku, ale wczoraj już przyjeżdżałem do Gdańska, mieliśmy trening, to był pierwszy trening wspólny po meczu przypadkowym z Leicester, trenowaliśmy na trochu to na bocznym boisku i mówiłem zawodnikom, że nie wygląda to dobrze, bo widać jeszcze ciężkie nogi i stąd też troszeczkę zmieniliśmy ten trening, ale też wiedziałem, że musimy też dokonać korekt w składzie po tym treningu, bo widać, że tego czasu na regenerację było bardzo niewiele. To nie mówię, no jest tylko fizjologia, to mówi 72 godziny trzeba na pełną regenerację. Minimum 72 godziny, tego nam zabrakło. Stąd też zmiany składziczne na to, że po przerwie, gdy wyjdą ci zawodnicy, którzy mają w nogach mecz Leicester, będą do końca meczu zostanie mniej czasu, ożywią grę, będzie dużo składnych akcji i uda nam się strzelać bramki. Tak się nie stało, w pierwszej połowie grupy traciliśmy. Dużo błędów prostych popełnialiśmy przy najprostszych rozegraniach. W drugiej połowie niewiele się to zmieniło. Straciliśmy 3 bramki. Jedna rzut wolny, jak pamiętamy, dwie bramki, których absolutnie można było uniknąć. Sami też nie starzaliśmy z wielu okazji. Mieliśmy przystanie 1-0 w taką sytuację, kilka strat i wyszedł do dobrych pozycji. Mógł próbować podawać do Emrelego, tak się nie stało, później na rzeka tam na Ulaskowską, coś tam się wydarzyło. I tak na dobrą sprawę, to nie przypominam sobie później jakiejś takiej akcji stuprocentowej w naszym wykonaniu, były jakieś rzutki do środkowania, ale jakoś tak nic mi głowy nie utkwiło. Bożewicz, Mateusz, Lechia Gdańska na Prestiżu. Ja mam pytanie, panie trenerze, czy Lechia w jakiś sposób trenera zaskoczyła swoją postawą od początku meczu? Znaczy, ja myślę, że to nie chcę nic ujmować absolutnie Lechii. Wygrali dobre spotkanie, wygrali strzeli 3 bramki, ale ciężko mówić o zaskoczeniu. Tak jak my nikogo nie zaskoczujemy, my wykakujemy widzę, tak samo nikt nas nie zaskakuje. Po prostu ktoś ma lepszy dzień i na pewno Lechia dzisiaj ma lepszy dzień od nas i wykorzystała swoje sytuacje. Bo taką bramkę na co dzień się też nie zrobił, jak jest w pierwszej połowie, fantastyczny strzał, ale nie chcę absolutnie nic mówić Lechia. Wygrali dobre spotkanie, zasłużenia wygrali. Jeżeli nie mamy więcej pytań, to dziękujemy bardzo za udział w pierwszej części konferencji. Dziękuję bardzo.